Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja sądecka, rozmowa dnia, a w studio gościmy dzisiaj posła na Sejm Arkadiusza Mularczyka. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, głosował Pan we wczorajszym referendum w sprawie spalarni śmieci, budowy spalarni śmieci w Nowym Sączu? Nie, podjęliśmy tutaj z małżonką decyzję, że nie weźmiemy udziału w tym referendum, ponieważ uważamy to za szopkę. To referendum, jak wiemy, proponowało odpowiedź na dwa bardzo nieprecyzyjne pytania, które mogły wprowadzać błąd, były mylące, ale też wiemy, że uchwała Rady Miasta, na podstawie której to referendum przeprowadzono, została oskarżona do sądu, zarówno przez Komitet Referendalny, jak też przez Wojewodę. Dlatego byłem bardzo zdziwiony, że jednak przewodniczący Rady pan Krzysztof Głuc oraz pan prezydent Handzel podjęli decyzję o przeprowadzeniu tego referendum, ponieważ w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z prawem tej uchwały przez sąd administracyjny powstaje kwestia niegospodarności, czyli wydatkowania, jak mówią media, 250 tysięcy złotych bez podstawy prawnej, co może rodzić również kwestię odpowiedzialności dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialności karnej. No właśnie, tutaj takie pytanie się rodziło w ubiegłym tygodniu. W zasadzie wiele tych pytań było, ale jedno z nich, dlaczego wojewoda, widząc te nieprawidłowości, bo o nich mówił, o tych wątpliwościach związanych z pytaniami, choćby i sprzeczności z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, nie uchylił tej decyzji Rady Miasta? No to trzeba pytać pana wojewodę, jest to trudno oceniać. Wiemy, że wojewoda zwrócił się do prezydenta z pytaniami do Rady Miasta. Nie wiem, czy na te pytania odpowiedziano i jednocześnie skierował sprawę do sądu administracyjnego, wskazując wnioskiem o unieważnienie decyzji. W związku z powyższym, jakby ja nie rozumiem tutaj determinacji czy uporu pana Głuca i pana Handzla, ażeby to referendum przeprowadzać no, w połowie wakacji. Tak? Mówmy się, mamy teraz termin taki, że bardzo dużo mieszkańców Nowego Sącza po prostu wjechało gdzieś na wczasy, nie ma ich w Nowym Sączu. Więc jak rozumiem, inicjatorzy referendum chcieli przeprowadzić fasadowe referendum po to, żeby ono właśnie było nieważne, po to, żeby pokazać, że mieszkańcy Nowego Sącza się nie wypowiedzieli w tej sprawie i osiągnęli swój efekt. No tylko, że efektem jest to, że wydano chyba bodajże 250 tysięcy złotych i istnieje zagrożenie, że i uchwała Rady Miasta i referendum po prostu będą nieważne. Więc to są bardzo poważne zarzuty. I w mojej ocenie będziemy się temu bardzo uważnie przyglądać, jak ta sprawa będzie dalej procedowana, bo po pierwsze ani skutki referendum nie zostały osiągnięte. Mieszkańcy w okresie wakacyjnym no 6%. Było do przewidzenia, że nie wezmą udziału frekwencji w referendum. Bardzo niewielka akcja informacyjna. No i pytania tak skonstruowane, że bardzo wiele ludzi po prostu odpowiadając na te pytania do końca nie wiedziała, za czym odpowiada. No tak były te pytania skonstruowane, żeby ludzie do końca nie mieli świadomości, za czym głosują. Tak więc można powiedzieć, że to referendum było referendum fasadowym. Udawało referendum i mam nadzieję, że sąd administracyjny szybko tę sprawę rozstrzygnie. Będziemy się mogli przyjrzeć procedurze, jak ta sprawa była procedowana i dlaczego to referendum nie zostało przełożone na przykład na wrzesień z dużą akcją informacyjną, z udzieleniem informacji mieszkańcom o regułach tego referendum i skutkach. No tutaj musimy poczekać na decyzję sądu, bo ona jest wiążąca. Tutaj sąd ma ostateczne zdanie. W ubiegłym tygodniu zorganizował pan wspólnie z posłem Dudą i wspólnie z radnymi Nowego Sącza konferencję prasową. Do meritum i do sprawy, do tematu tej konferencji za chwilę przejdziemy, ale część internautów pisała, odnalazł się poseł Mularczyk. Gdzie pan był przez ten czas, kiedy pana nie było? Ubiegła kadencja taka aktywna, teraz jestem, pana nie ma obecnego. Cały czas. Oczywiście od dłuższego czasu jestem dość mocno zaangażowany w różne sprawy na poziomie krajowym, też międzynarodowym. Finalizujemy raport o sprawie reparacji wojennych. 1 września będą upublicznione podstawowe informacje na temat strat wojennych Rzeczpospolitej, więc to jest temat bardzo ważny, istotny dla naszego kraju, też naszej formacji, dla rządu. I to w dużej mierze był przedmiotem moich działań, także liczę, że w przyszłości kwestia
problematyka reparacji wojennych będzie ważnym elementem naszej polityki państwowej. Ale wierzy pan, panie pośle, w to, że to może rzeczywiście mieć jakieś realne następstwa, realne skutki, czy to chodzi tylko o pewne zapisy, o kwestie papierowe? Nie, zdecydowanie tak. Upublicznienie jakby informacji o stratach wojennych, podanie kwot, jakie Polska ma prawo domagać się od Niemiec, będzie poważnym sygnałem na arenie międzynarodowej, także dla Niemiec i dla społeczności międzynarodowej. No bo jeśli dzisiaj Niemcy próbują przedstawiać się jako autorytet moralny, jako państwo praworządne, demokratyczne, no to muszą się zmierzyć z odpowiedzią na pytanie, dlaczego do dzisiaj nie wyrównały Polsce wielkich szkód, które niebawem zaprezentujemy. Myślę, że Polakom nie trzeba tłumaczyć. Więc to będzie bardzo ważny argument nasz w polityce międzynarodowej wobec Niemiec, które próbują zdominować nasz kraj, naszą gospodarkę, politykę poprzez Unię Europejską. I to będzie w mojej ocenie istotny, może być to istotny lewar Polski na Niemcy. I mam nadzieję, że w pewnej perspektywie kilku lat, dwóch, trzech, czterech, może pięciu lat Niemcy te reparacje wojenne Polsce zapłacą. Ale są prawne możliwości do tego, aby tyle dziesiąt lat po wojnie próbować to w jakiś sposób odzyskiwać? Proszę zwrócić uwagę, że nie tak dawno Niemcy zapłaciły reparacje wojenne Namibii za mordy z początku wieku. Niemcy kolonizowały Namibię i tam wymordowano bodajże wiele set tysięcy Namibijczyków. I nie tak dawno mieliśmy informację, że Niemcy zapłaciły Namibii taki fundusz, kilka milionów dolarów, który traktowany jest jako fundusz reparacyjny. Czyli jeżeli można płacić odszkodowanie za kolonizację sprzed 100 lat, to tym bardziej trzeba zapłacić reparacje za ludobójstwo, które i zbrodnie wojenne, które miały na ziemiach polskich około 80 lat temu. Czyli bardziej, uważa pan, że precedens jest? Zdecydowanie tak. Zbrodnie wojenne się nie przedawniają i mamy prawo się ich domagać. Także na pewno ta sprawa jest kluczowa z punktu widzenia polskiej polityki. Polski jest bardzo ważnym elementem naszego nacisku na Niemcy, ale też czysto moralnie nam się te reparacje należą i jeśli widzimy, że wstrzymuje się nam środki należne z Unii Europejskiej, to jestem przekonany, że Niemcy za to zapłacą prędzej czy później. I wracając do sprawy kamienicy pana Wojciecha Buczera, dlaczego państwo się zainteresowali akurat tą sprawą? No jest ona pewnie jedną z wielu tego typu. Dlaczego akurat pan Wojciech Bucer, czy on się sam do państwa zwrócił? Czy... Tak, zapoznaliśmy się z publikacjami Gazety Krakowskiej. Jedna była nie tak dawno, najpierw w ubiegłym roku i ostatnia była w ubiegłą sobotę. I to były rzeczywiście informacje dosyć wstrząsające, bo one wskazują, że możemy mieć do czynienia z sytuacją, jaką widzieliśmy czy słyszeliśmy w Warszawie czy w Krakowie dotyczących czyścicieli kamienic. Otóż pan Wojciech Bucer mieszka w rodzinnej kamienicy, którą wbudował jego dziadek, jego ojciec. I w tej rodzinnej kamienicy nigdy nie było pana Hanzla. Pan Hanzel wynalazł spadkobierców stryjka pana Wojciecha Buczera, nabył te udziały i następnie próbował jakby wejść we własność tej kamienicy. Z informacji prasowych wynika, że zbył te udziały przed wyborami. No tak, pan prezydent wydał oświadczenie, mówi o tym, że on nic wspólnego z tą kamienicą nie ma, nie ma żadnego powodu ani ekonomicznego, ani innego, żeby w sprawę tej kamienicy się angażować, bo te udziały zbył w 2017 roku. Tylko problem polega na tym, że zbył te udziały pani, która, jak wynika z oświadczeń majątkowych, chyba do dzisiaj nie zapłaciła panu prezydentowi, bo z oświadczeń majątkowych pana prezydenta wynika, że ma on 170 tysięcy złotych należności wobec jakiejś osoby trzeciej, więc możemy domyślać się, że wobec właśnie tej pani, która tą kamienicę nabyła. Więc zadaliśmy w związku z tym pytania panu prezydentowi, biorąc pod uwagę to, że angażuje się nadal w postępowaniu sądowym. On po prostu domaga się wydania tej nieruchomości, czy udziału w tej nieruchomości na rzecz tej pani, której zbył udział. Ale pan prezydent tłumaczył, że on tam figuruje jako podmiot, dlatego, ponieważ pan Wojciech Bucer nie wyraził zgody na zamianę. No tak, ale pan Ludomir Hanzel przecież nie musi w tym postępowaniu występować, może wycofać to powództwo i niech sama pani, która nabyła, występuje o wydanie tej nieruchomości. Zresztą, co podkreślał pan Wojciech Bucer, ta pani w ciągu 5 lat od nabycia udziałów ani razu się nie pojawiła w tej kamienicy. Więc no to wszystko jest bardzo dziwne, dlatego też zadaliśmy pytania publiczne panu prezydentowi. Tam jeszcze wszedł element dosyć intrygujący, że pełnomocnik pana Buczera
dostał posadę w Sandecji w trakcie trwania tego postępowania. Więc zadaliśmy publiczne pytania, oczekujemy odpowiedzi na te pytania. I do czasu, kiedy pan prezydent nie wytłumaczy tych wszystkich okoliczności, sprawa wydaje się niezwykle tajemnicza, powiedziałbym wręcz podejrzana. A w jaki sposób wysyłaliście pisma państwo w tej sprawie do pana prezydenta? Z tego co wiem, radni złożyli pisma do Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego z zapytaniem o kwestię należności, tak. Należności, bo ta pani, która nabyła udziały od pana Hanzla, jednocześnie była osobą, która wynajmowała lokal od Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, więc chcemy się dowiedzieć, jakie relacje finansowe łączyły Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego, która podlega pod pana prezydenta, i panią, która nabyła tą nieruchomość. A jednocześnie wystąpiliśmy z zapytaniem, radni wystąpili z zapytaniem o wynagrodzenie, które były pełnomocnik Wojciecha Buczera, poszkodowanego, dostał w Sandecji. No bo to jest również element dosyć intrygujący. Ja w tej sprawie jednocześnie, co podkreślałem na konferencji prasowej, zwróciłem się w oparciu o te publikacje prasowe do Prokuratury Krajowej z prośbą o nadzór nad tą sprawą i przyjrzenie się tej sprawie. I z drugiej strony wystąpiłem do Okręgowej Izby Radców Prawnych z wnioskiem o zbadanie, czy działania pełnomocnika Wojciecha Buczera, który będąc jego pełnomocnikiem jednocześnie przyjął posadę w Sandecji de facto od prezydenta Hanzla, który był stroną w tym postępowaniu, przynajmniej ze słów pana Wojciecha Buczera wynikało, że był stroną w postępowaniu sądowym, a żeby również ta kwestia była wyjaśniona pod kątem tego, czy nie doszło do złamania etyki radcy prawnego. Tak więc sprawa ma wiele wątków, wielu różnego rodzaju płaszczyzn. Na pewno powinna być zbadana przez organy ścigania, ale oczekujemy wyjaśnień pana prezydenta, ponieważ dotyczy to jego działalności, dotyczyło to jego działalności, zaangażowane są tu jednostki miejskie i pan prezydent powinien z otwartą przębicą wyjść i te kwestie wyjaśnić mieszkańcom Nowego Sącza, ale przede wszystkim panu Buczerowi. Panu Buczerowi, bo to pan Buczer obwinia i oskarża pana Hanzla o działania przeciwko niemu. Pan Buczer jest sądeczaninem, z architektem zawodu, pracował kiedyś w Urzędzie Miasta, jest człowiekiem bardzo spokojnym, ale jest też ciężko schorowanym. Ma poważne schorzenia, bardzo źle się czuje, uważa, że jest po prostu, ta sprawa jest dla niego niezwykle trudna, bolesna i domaga się wyjaśnień od pana Hanzla. Tutaj jeszcze rodzi się takie pytanie, no bo to nie jest jakiś nowoczesny budynek, to jest kamienica, która nawet jeżeli zostanie kupiona, wymaga ogromnego wkładu finansowego w remont, bo elewacja choćby się sypie, więc też dziennikarze w trakcie konferencji prasowej zadawali takie pytanie, o co chodzi, dlaczego akurat ta kamienica, dlaczego akurat o nią te wieloletnie batalie sądowe są toczone? Czy tutaj pan Wojciech Buczer jak w jakiś sposób to tłumaczył państwu? Proponuję, żebyście państwo zrobili wywiad z panem Wojciechem Buczerem. On opowie o tej sprawie, opowie o swoich podejrzeniach. Ja myślę, że warto uwiecznić pana Wojciecha Buczera i to, co mówi o tej kamienicy, to, co mówi o panu Hanzlu, o tym, co się dzieje wokół tej kamienicy. Myślę, że warto taki wywiad z nim przeprowadzić. I wówczas on opowie o tym. Ja mam informacje od niego, z prasy. Na pewno będę się przyglądał tej sprawie, będę udzielał tu wsparcia panu Wojciechowi, ponieważ uważam, że nie możemy tutaj zostawić starszej, schorowanej osoby, emeryta, biednego emeryta, który no, niemalże cały swój majątek, emeryturę, swoje wszelkie oszczędności przeznaczył na niemal dziesięcioletnie, no niemal dziesięcioletni spór prawny z panem prezydentem. Najpierw wcześniej, gdy był on osobą fizyczną, a później już, gdy był urzędującym prezydentem. A czy jakieś odpowiedzi wiążące można się spodziewać? Pan mówi o Prokuraturze Krajowej, o Rzeczniku Dyscyplinarnym Izby Okręgowej. Na pewno oczekujemy, że sprawa będzie dokładnie zbadana i wyjaśniona. Uważamy, że to było naszym obowiązkiem, żeby udzielić wsparcia panu Wojciechowi. Oczekujemy na działania tu właściwych instytucji, które są do tego powołane, mają instrumenty, żeby tego typu sprawy badać. Panie pośle, a co z sądeczanką? Bo tutaj około dwa tygodnie temu poseł Jagna Marczułajtis wysłała pismo do ministra infrastruktury. Na jakim etapie jest budowa sądeczanki? Ile to potrwa i czy to jest kolejny element, czy to jest element kolejnej kampanii wyborczej? Bo to już rzeczywiście któraś kampania wyborcza pod hasłem sądeczanki nam się szykuje. Na to wygląda. Jeśli chodzi o sądeczankę, to jak
Państwo wiecie, Regionalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystosowała wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z trzema wariantami przebiegu sądeczanki. Są tam warianty rekomendowane i powiedziałem te warianty społeczne. Oczywiście jest różny koszt budowy tych wariantów i na dzień dzisiejszy, jak wiem, trwa procedura badania tych wariantów od strony właśnie warunków środowiskowych. Te wszystkie warianty przebiegają po terenie gęsto zabudowanym, zaludnionym. Jak wiemy, mieszkańcy kilku gmin, przede wszystkim gminy Człów, ale też gminy Gnojnik, złożyli bardzo wiele protestów w tej sprawie. I na dzień dzisiejszy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska analizuje właśnie uwarunkowania środowiskowe i te protesty, które wpłynęły do RDOŚ-u. My tej sprawie się przyglądamy. Nie możemy za nikogo kreski postawić, ani podpisu złożyć, ani decyzji wydać. Lobbujemy, organizujemy spotkania zespołu parlamentarnego i też w najbliższym czasie chciałbym takie spotkanie zespołu zwołać, poświęcone właśnie tym wszystkim procedurom, jakie na dzień dzisiejszy są w RDOŚ-u, z udziałem właściwych instytucji, bo chcemy taką pozytywną presję wywierać na wszelkich urzędników, decydentów w tej sprawie, żeby była świadomość, że jest wielkie zainteresowanie, zapotrzebowanie na tą drogę do Nowego Sącza. Oczywiście musimy mieć świadomość, że są też setki osób, którym ta droga przeszkadza w różny sposób i one też będą robiły wszystko, żeby tą procedurę utrudnić, spowolnić czy nawet zablokować i niestety na tym polega trudność z procedowaniem sądeczanki. No tutaj na etapie wydawania decyzji środowiskowej również są konsultacje społeczne. Ile to może potrwać? No to na dzień dzisiejszy, z tego co jakby ja wiem, trwa kwestia badania przez RDOŚ projektu. Czy ten projekt był dobrze przygotowany od strony geologicznej, geodezyjnej, podkładów. I to dzisiaj jest badane przez RDOŚ. Jak to zostanie zbadane, to wówczas rozpoczną się konsultacje społeczne w tych wszystkich miejscach, gdzie są największe jakby protesty. No, w ogóle wszystkich miejscach, gdzie są protesty, bo nawet na terenie Nowego Sącza są ludzie, którzy potencjalnie będą musieli opuścić swoje domostwa. Dlatego, że nawet w Nowym Sączu czy w gminie Chełmiec będą domy, które będą musiały być wyburzone, więc ci wszyscy mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie, piszą do Generalnej Dyrekcji. Można powiedzieć, że wielu z nich lobbuje za innym wariantem, za innymi wariantami przebiegu sądeczanki, więc mimo tego, że staramy się bardzo taką pozytywną presję wytwarzać, to procedowanie po prostu nie jest szybkie z uwagi na fakt, że wszystkie te warianty biegną w terenach gęsto zaludnionych. A jeśli chodzi o te wszystkie warianty, czy to jest w każdym z nich element społeczny odgrywa rolę taką przeszkadzającą w procedowaniu? Nie tylko, to są również kwestie środowiskowe i tutaj wiemy, że RDOŚ po prostu bada oddziaływanie tych wszystkich wariantów na środowisko, na środowisko naturalne, ale oczywiście warianty społeczne są równie ważne, czyli kwestia tego, ile domów będzie musiało być przeniesionych, kwestie odszkodowań. Także to jest proces z uwagi na fakt, że region między Brzeskiem a Sączem jest gęsto zaludniony, związany właśnie z faktem przede wszystkim kwestii społecznych. Czyli może być taka sytuacja, jaką na przykład pamiętamy z czasów budowy obwodnicy północnej Nowego Sącza, kiedy ta decyzja środowiskowa była negatywna i ona wstrzymała na ileś lat budowę obwodnicy północnej Nowego Sącza, później nastąpił podział na tą część nowosądecką, chełmiecką itd. itd. Może mieć do czynienia z taką sytuacją, że ta droga nie powstanie prędko. Droga powstanie. Pani redaktor, droga powstanie, bo wydatkowano już setki milionów złotych na dokumentację projektową, na te wszystkie elementy, analizy, opinie, uzgodnienia, które zrealizowała Generalna Dyrekcja, czy Regionalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przygotowała wnioski, one są dzisiaj w RDOŚ-u, w RDOŚ-ie proceduje i jest dzisiaj kwestią jakby szybkości procedowania w RDOŚ-u, rozpatrywania później tych wszystkich protestów, które wpłyną wobec sądeczanki. Także można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy wszystkie decyzje są w rękach RDOŚ-u i to jest instytucja właściwa. No, my robimy wszystko, co w naszej mocy, spotykamy się, organizujemy spotkania zespołu, piszemy interpelacje, zapytania, natomiast
no nie mamy decyzji o charakterze takim, że możemy my wydać decyzję z kogoś innego, tak? Bo to jednak urzędnik bierze odpowiedzialność za to, za tą decyzję, mając właśnie świadomość, że w tle chodzi o interes też społeczny, kwestia wywłaszczeń, domostw, firm także i dziesiątki, jeśli nie no setki milionów złotych publicznych pieniędzy. Odszkodowań, tak. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę, panie pośle. Widzom, internautom dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.